Siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z FC24 Polska versus. Tym razem zagramy sobie mecz z Hiszpanią. Można by było powiedzieć, że mecz o wszystko, ponieważ no raczej nie będzie łatwy, biorąc pod uwagę dyspozycję hiszpańskiej drużyny. Natomiast po ostatnim meczu 4-0 z Finlandią stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby podjąć rękawice. Dwie przegrane, jedna wygrana, ostatni bilans trzech meczów, więc mam nadzieję, że z Hiszpanią uda się, no może nie tyle, żeby wygrać, co zremisować, albo chociaż po prostu nie przegrać. Zmieniłem ustawienie i przepraszam Was bardzo, w ostatnim odcinku Was okłamałem, to nie była fałszywa dziewiątka, to był format ofensywnie i zagramy sobie go dzisiaj znowu, mam nadzieję, że nic się nie zbuguje. No i przypominam oczywiście o, słuchajcie, subskrybowaniu, jeśli nie subskrybujecie, zostawieniu łapki w górę. No i komentarza, jaki mecz chcielibyście zobaczyć jako jeden z następnych. No i też o przycisku wesprzyj. Sprawdzajcie. A tymczasem wracamy, a raczej startujemy z boiska. Lewandowski rozpoczyna ten mecz. Zobaczmy, co nas tutaj dzisiaj czeka. Na spokojnie, dobra, zagrajmy sobie na razie na spokojnie. Urna, ale oni tutaj mocno presują Hiszpanii. Trzeba będzie uważać na to, Bereszyński. Dobrze do Skurasia. Skuraś do lewego, lewy, od razu strzał. Co za otwarcie meczu. Pierwsza bramka w trzeciej minucie, słuchajcie. No, to zapowiada się ciekawe spotkanie. Mówiłem, że mamy nie przegrać, ale no nie sądziłem, że będziemy aż tak mocno otwierać ten mecz. Widać, że to... Wow. Spokojnie, Arek, spokojnie. Jeszcze zdążysz im najebać. Główka, dobrze. No i teraz mamy Lewandowskiego, który nie ma za bardzo do kogo rozegrać. Jezus, ja już zaczynam tracić głos. Dobrze, lewy, bokiem boiska. Lewy, na spokojnie, lewy. Na spokojnie, do Milika. Milik nie ma z kim za bardzo rozgrywać. Zieliński. No i traci piłkę. No w głupi dość sposób. Musiałem się zastanowić, no a jednak komputer myśli szybciej troszeczkę ode mnie. Czy komputer w ogóle myśli, może od tego zacznijmy. A tymczasem atak Hiszpanów już zastopowany, dobrze. Zieliński. Do boku, do Kamińskiego. Kamiński, teraz musisz, Kamiński, musisz. Musisz, Kamiński. Strzał. Jeszcze. Ajajaj, no nic z tego już. Milik tutaj nie był w stanie nic zrobić więcej. Dobrze. Albo nie do końca. Ale sama próba była dobra. No to, że nie wyszło, to jest inny temat. Wow. No nie możemy tak, nie możemy tak dawać. Na spokojnie. Nie, no chyba ci pogrzało delikatnie. Co z tym strzałem? Kurne, ten Morata zasrany. Ale to trafił ładnie w okno. Dobra. No i trudno, no i tyle było z naszej przewagi. Aha. Halo, komputer, ale spokojnie. Ja pierdolę! Kurwa! Teraz Gavi, no i mamy 2-1. No i tyle było z tego, kurna, szarżowania. Tyle było z tego pozytywnego, kurne, wyniku. Ale nie mam za bardzo z kim zagrać, no i znowu robimy to samo. Czyli niby jest wszystko okej, niby jest git, a jednak, kurda, nie ma z kim grać, nie? Dobrze, bardzo dobrze do Skurasia, Skuraś! Tylko on musi mieć z kim zagrywać. Lewandowski. Lewandowski. Podanie. Co ty, kurwa, Kamiński zrobiłeś? Czy ty masz nogę, kurwa, w gipsie, człowieku? No ja pierdolę, jak można tak odegrać z pierwszej piłki, kurwa. Ty podawałeś do rzutu bramkowego, czy o co tu chodzi? Że autu bramkowego, przepraszam, bo to jest aut bramkowy, nie rzut bramkowy. To jest to, kurwa, mój mózg już naprawdę. No ale ileż można? No trzeci mecz gram, słuchajcie, z rzędu. No bo nagrywam trzeci odcinek dzisiaj. Więc no możecie sobie wyobrazić, jak bardzo już mam dość tej drużyny.
Jednocześnie ją kocham, ale jednocześnie nienawidzę. Mam syndrom kurwa sztokholmski. Aj. No ale kopnąłem po kostkach, no i co? Oj, 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 oj. Dobrze, dobry blok, na spokojnie. Szymański teraz. Szymański, ale on musi mieć z kim zagrać. Lewandowski, dobrze wybiega. Nie ma spalonego. Podanie do boku. Kamiński, brawo. Kurwa, a już się, jak podałem, to mówię, ja pierdolę do Kamińskiego. Ale tym razem zawodnik z numerem 13 nie miał nogi w gipsie, no. Kurwa, wreszcie mu odblokowało syndrom sztywnych kolan, słuchajcie, naprawdę. No ale znowu muszę grać na uber ofensywnym tą drużyną, nie? Bo inaczej się nie da. Bo inaczej oni stoją jak gówno w gnoju z tyłu i nic więcej nie robią oprócz stania właśnie. O Jezus, oje, o Jezus. Oje, oje, o Jezus. No i niedobrze jest, bo jest bardzo niedobrze. Dobrze i niedobrze. Było dobrze i jest gównianie. Dobrze, Wojciech, dobrze, dobrze. I teraz do przodu. Zajebiście? No i chuj. Było dobrze i tyle w sumie. No i było. Można by powiedzieć, że było i było. No i odegranie. Dobrze do Skurasia. Skuraś na spokojnie z lewym. Lewy z Milikiem. Milik wypuszcza do Kamińskiego. Kamiński! Ja pierdolę, chłop z drewnianą nogą, kurwa, kieruje na mecz. Ale w młodych siła, no, w młodych siła, no, od razu widać. Od razu widać. Ale widać, że, widać też, że ta zmiana formacji zmienia naprawdę dużo. Ta drużyna gra coś przynajmniej. Ta drużyna przynajmniej coś gra w tej formacji. No, co prawda jest za bardzo nastawiona trochę na ofensywę, jak na Polskę. Ale no, no i chuj. O Boże, jest 35 minuta, tu już 6 bramek padło. Przecież to jest nienormalne wręcz. No i z kim ja mam zagrać, powiedz. Jest taki moment w tych meczach, w których po prostu brak słów i to właśnie był ten moment. No ja myślałem, że będzie odgrywał tam do niego. No, 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 ale Gavi to będzie strzelał! Ja pierdolę, lewy, dawaj to teraz! Ze Skurasiem, ale no nie tak. Trochę za późno jednak chyba. Jednocześnie nie chciałem wcześniej, bo byłby spalony. A z drugiej strony trochę za późno i gówno z tego wyszło. Lewy! Co to jest za mecz, słuchajcie? 41 minuta, 7 bramek, 4 do 3. No, to jest naprawdę dobre widowisko. W tym meczu przynajmniej widzimy, że te drużyny... O kurwa, coś potrafią. No i żem wygadał. No i żem wygadał, co? Oooo! Dobra, ale... No tu trzeba... O Jezus, jak oni mnie rozgrywają, ty! A delikatnie pogrzało, co? Jak to Wojciech uratował? O kurna, ale Hiszpania mocno odpalona, więc trzeba na nią uważać. Trzeba tutaj na Hiszpanów uważać, no i znowu się zepsuło, nie? Ty patrzcie, co się dzieje. Znowu się zepsuło. WTF. No dobra, zmiany. Tego Bednarka by trzeba było zmienić, bo on ledwo daje radę tam. Niech wejdzie Dawidowicz. I Kędziora, jak w poprzednim meczu, był kurwa wyluzowany przez cały mecz, przez całą pierwszą połowę. Tak tutaj widać, że mocno go eksploatują w tej obronie. Więc trzeba będzie na niego uważać i nie wiem, czy nie... Co tu się odpierdala, że tak zapytam?
Kędziora przed chwilą był na prawym, teraz jest na lewym. Co tu się odpierdala w tej grze? Ja mam wrażenie, że ten szybki mecz jest mega pobugowany. Ale w sumie mało kto gra szybkie mecze, nie? W sensie takim, że no... Raczej gra się je tylko ze znajomymi. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc... Albo z botami właśnie. No to jak ja, ale... Znaczy takimi jak ja. No i chciałbym mieć do kogo odegrać, a póki co jest, powiedziałbym, że no... Kiepsko, kurna. No właśnie. Nie pozostało nic innego, jak stracić piłkę. O kurwa. Aha! Ja, no nie, to ja jeszcze tam ręką odbiłem. O kurwa, skóraś, ale to było dobre odebranie, gdyby nie fakt, że był faul, no. Znaczy, gdyby nie fakt, że cię sfaulowali. No, dobra, dobra, na spokojnie, ale to naprawdę na spokojnie trzeba grać. O, to jest zajebisty odbiór. Teraz do skórasia, skóraś. Skóraś, nie ma z kim zagrać. Skóraś próbował i do lewego jeszcze, dobrze. Lewy. Lewy, no to kurwa, no ja wiedziałem, że to się tak skończy, nie? Ja wiedziałem, słuchajcie, że to się musi tak skończyć. Oj, 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 oj. Oj, ale dobry spalony, Jezus, ale to uratował. Trochę więcej szczęścia niż rozumu, co prawda, w tym zagraniu, ale... Ojej, spalony. A, myślałem, że już zbiegnie. No, tu trzeba by było troszeczkę pressingiem zagrać, troszeczkę pressingiem jednak. No oni mocno rozgrywają nas tutaj w środku pola. Co oni tak z tymi spalonymi walą? Dobra, na spokojnie, no na razie wygrywamy, no ale to trzeba by było powiększyć tą przewagę. Aha. Co ja odjebałem właśnie? Wymyśliłem to. Zastanowiłem się, zawiesiłem się i gówno. Z tego wyszło. No Jezus. No trudno. No, no ale, no. Kurna. Posiadanie piłki mamy w dupie? A 45 do 55, no to... Nie jest tak źle, ale... Ło kurwa! No... To będzie ciężki mecz do wygrania, nie? Tak szczerze. Tym bardziej jak widzę, że moi już tak... Nie bardzo mają siłę biegać. Co zresztą widać, prawda? No kurwa, co, ale czemu ten Kędziora nie wybiegł do przodu, nie? Jak, kurwa? Jak? Co ten Merino zajebał w ogóle, nie? A Wojtek nic, kurwa, jak stał, tak stoi. Nie, mam bardzo ofensywny, a oni nie chcą do przodu iść, nie? To ja szczerze, to ja już nie wiem, co ja mam grać, jak oni nawet na bardzo ofensywnym już nie chcą atakować, nie? Nie wiem, czy to już B-klasa wita, czy jeszcze nie. Na spokojnie. No i chuj. Będzie wrzucał? No i znowu! No ale wybij to, kurwa! Co tam się odpierdala? Co to jest, kurwa, za mecz? Dobra, skóraś. No nie, no kurwa, miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Dobrze, zajebiście do Milika, Milik! 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 Ja pierdolę, nie, on nie zrobił klasyka! On zrobił klasyk z reprezentacji IRL, kurwa! 100% sytuacja!
Chłop, przestrzeliwuję, no trzymajcie mnie! O kurwa! Jak on to przyjął? O Jezus, Bereszyński już nie ma siły biegać. Już nic raczej, słuchajcie, z tego meczu nie będzie. Jak moi już nie mają siły biegać, to już nic z tego nie będzie. No złap to, złap to. Na spokojnie, do boku. No ale kurwa. Dobrze. Szymański teraz. Lewandowski strzał. No i gówno. Nic z tego. Dobra, trzeba jakieś zmiany tu zrobić. O kurwa, oni nie mają w ogóle siły. Dobra, tu zdecydowanie trzeba zrobić zmiany. Grosik za skóra. No Lewandowski niech zostanie, no już nic innego nie zrobimy, nie? 5 zmian, 80 minuta. Aha. No nie, no kurwa, no nie możemy tak tracić, no ja pierdolę. To była tak dobra sytuacja, jedna i druga w zasadzie. Oj, oj, oj. Osiemdziesiąta trzecia minuta, nie? A ja nie ma, nie, oni nie mają siły, nie? To jest problem. Problem jest taki, że moi nie mają po prostu siły. I nawet te podania już nie dochodzą, nie? Już pomijając, że w ślizgi już nawet kurwa nie dochodzą. Że ja nawet w ślizgiem kurwa trafić nie mogę. A oni jeszcze mają siłę takie mocne piły zagrywać. Ło! Dobrze. No ale ja nie wiem, kurwa, jak wybijacie, to wybijajcie, a nie, że... No i do kogo ja mam to zagrać, kurwa, do kogo? Prawidłowo Świderski! Świderski jeszcze z Lewandowskim! Kurwa! No ale 6-5, no... To ja nie wiem, to ja nie wiem, czy to się uda jeszcze zremisować. 88 minuta, jeśli dobrze widziałem. Tak, kurwa, komputer na czas gra, nie podoba mi się to. No, jeszcze faul. No, 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 nie, 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 dwie minuty zostały. No nie, kurwa, no nie możemy tak grać, no. Na Boga! Koniec meczu. To jest koniec meczu, ostatni rzut rożny. Aha? Nie no kurwa, to jest niemożliwe, nie? Koniec. 6-5. Polska, Hiszpania. Czy tam Hiszpania, Polska w zasadzie, bo powinienem powiedzieć 5-6. Ajajaj, no z jednej strony kurna rezultat. No nie jest zły, bo stawiliśmy jednak czoła rywalowi. Próbowaliśmy, ile się dało. O Jezu, oczekiwane bramki. 4-9. Ja pierdolę. No, powinni mnie bardziej rozjechać. Powinni mnie bardziej rozjechać, ale no... za mało strzałów ewidentnie. Trochę mało posiadania piłki. No faktycznie tutaj Hiszpania dominowała w tym meczu. To trzeba im przyznać. To trzeba im, słuchajcie, przyznać. Natomiast mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz. Oczywiście, jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. No i zachęcam do sprawdzania przycisku wspieraj gdzieś tam koło subskrypcji. No, to tyle. Dzięki, na razie, no i do następnego. Cześć!